niniejszym chciałbym zaproponować bardzo sprytne rozwiązanie firmom, które zbliżają się do magicznego progu 25 osób zatrudnionych na etatach. No i co się wtedy dzieje? Muszą płacić kary na PFRON. Wiele firm ma problemy ze zrekrutowaniem osób niepełnosprawnych. Jeżeli dochodzą do 25 etatów i nie ma żadnej osoby niepełnosprawnej, mogą oddawać ponad 5000 zł kar na PFRON, no za to, że nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami. I wiele firm tak kombinuje. To ja sobie podzielę firmę na dwie i rozłożę tych pracowników po dwóch firmach i mogę sobie dalej rosnąć. Po co kombinować, jak jest bardzo proste rozwiązanie? Zobacz, dobijasz do 25 etatów i 25 osobą jest osoba z czterokrotnym odpisem na PFRON. Co to oznacza? Że z punktu widzenia PFRON traktujesz ją jako zatrudnione cztery osoby z niepełnosprawnością. Przy 25 etatach 6% to jest, musisz obsadzić na półtora etatu osoby z niepełnosprawnością, żeby nie płacić kar na PFRON. Ale po co? Nie będziesz zatrudniał takiej osoby z poczwórnym odpisem na pełny etat, tylko na pół etatu. Pół etatu to jest 0,5 razy 4, obsadzasz dwa etaty. I jeszcze możesz dalej rosnąć, bo możesz zatrudnić powyżej tam 30 osób i nadal nie płacisz kary na PFRON. Taką osobę z niepełnosprawnością zatrudnisz zdalnie w systemie zadaniowym i wierz mi, że możesz naprawdę znaleźć bardzo dobrych fachowców albo samodzielnie, albo z moją pomocą. I dobrze, i wyobraź sobie, że rośniesz, już zatrudniasz 35 czy 40 osób i możesz tej osobie niepełnosprawnej zwiększać etat do 0,6 etatu, 0,7, tak, żeby nie płacić kar na PFRON. Tak więc, drogi pracodawco, przeanalizuj sobie, czy lepiej dzielić firmę, co się wiąże z kosztami, nie wiem, czy to się bardziej opłaca, czy lepiej nie dzielić i zatrudnić osobę z wielokrotnym odpisem na PFRON, najlepiej z czterokrotnym na część etatu, i mieć święty spokój z PFRONem i sobie dalej rosnąć.